Grałem, że wygrany pierwszy mecz turnieju w Gryficach. Tak dość wyraźnie trener jest zadowolony z gry zespołu? No jestem naprawdę, momentami jestem zadowolony, bo wychodziło naprawdę to nieźle. Dzisiaj już trochę inaczej my zagraliśmy, bo w tych pierwszych dwóch sparingach to po 15 minut graliśmy w różnych ustawieniach, to dzisiaj już środek obrony i w pierwszej, i drugiej połowie to grali po pół godziny, prawie całą połowę, bo 15 minut nie da się wszystkiego zrobić. I naprawdę dzisiaj nieźle wyglądało. Oczywiście wszyscy znowu pograli, bo muszą dostać ten czas. My musimy też tak samo zobaczyć, w to jakiej dyspozycji jest. I tak naprawdę jeszcze jest dużo do poprawy, ale cieszę się, że już dużo jest lepszego. Pytałem o to też Rafała Jamioła. Krobry chyba coraz lepiej rozumie się w obronie. No tak, bo oni muszą zgrać się, to nie będzie tak na tak raz, dwa i od razu będzie funkcjonowała obrona. Oni muszą się zgrać i widać, że chłopacy już z każdym treningiem to już rozumieją się lepiej i miejmy nadzieję, że jeszcze lepiej będzie, bo naprawdę ciężko pracują na to i jesteśmy pewni, że będzie lepiej, bo naprawdę, jeszcze raz powtarzam, pracują ciężko i widać to nawet w tych, i na treningach, i w sparingach, że już lepiej wygląda. Przewaga wypracowana w pierwszej części spotkania i później kontrola właściwie nad całym spotkaniem. Ciężki. Tak, zgadza się. No, dużo bramek, to był szybki mecz. Może nie był to mecz obrony, ale na pewno pobiegaliśmy, można z tego wyciągnąć dużo pozytywów. Jednak jeszcze było czuć trudy okresu przygotowawczego, gdzie ciężkie nogi, gdzieś ta piłka wypadała, brakowało zgrania. Ale myślę, że teraz już się pojawi coraz więcej świeżości i coraz więcej nam będzie wychodzić, coraz lepiej to będzie wyglądać. Ale było widać dzisiaj, że coraz fajniej rozumiecie się w obronie. Tak, zgadza się. Na pewno było lepiej niż w poprzednich dwóch sparingach, kiedy jeszcze musieliśmy tam znaleźć wspólny język, się trochę dotrzeć. No i oby to wyglądało z meczu na mecz coraz lepiej.